Rzym możemy zwiedzać na rozmaite sposoby, oglądając na przykład film Wakacje rzymskie z Audrey Hepburn i z Gregory Peckiem. Ale możemy też Rzym zwiedzać patrząc na piękne obrazy polskich artystów. Bardzo wielu z nich studiowało w Rzymie, w Accademia di San Luca, także w filii Akademii Francuskiej, w Accademia Francese, ale także w Accademia del Nudo. Gdy popatrzymy na Ludomira Ślędzińskiego, antologię malarską z XX wieku, zobaczymy, jak bardzo artysta tęsknił za Rzymem już w latach 60., przywołując najrozmaitsze zabytki, które w tym mieście widział. Ale zacznijmy od Tadeusza Kościuszki. Tadeusz Kościuszko, gdy marzył o Rzymie, przyglądał się zapewne obrazom Paniniego w Luwrze albo w innych kolekcjach. I oto wspaniały gwasz. Piękne przedstawienie najrozmaitszych zabytków Rzymu, zarówno rzeźb jak torso belwederskie, jak i świątyń, które znajdują się na Forum Romanum. Malował również takie zabytki jak piramida Cestiusza. Jednak prawdziwie profesjonalnym malarzem, który znalazł się w Rzymie w latach 60., odbył profesjonalne studia, a potem spędził w tym mieście 20 lat, był Franciszek Smuglewicz. Nie doceniamy go za bardzo do dziś, pomimo że wykonał ogromną pracę dla całego dziedzictwa kulturowego świata. Może najpierw przypomnijmy, że był stypendystą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, że otrzymywał wsparcie od Hugona Kołłątaja, jednego z twórców Konstytucji 3 maja. Jak popatrzymy na jego między innymi ilustracje, bo po wykształceniu się w Rzymie wykonywał najrozmaitsze zadania. Dokumentował wykopaliska w Tarquinii, a potem w Domus Aurea. Natomiast patrząc na tą rycinę, widzimy nie tylko Panteon, Idea Roma, ale widzimy także podpis, którym artysta identyfikuje się z Polską. Jesteśmy w latach około roku 1770, a Polak tworzący w Rzymie pisze właśnie Franciszek Smuglewicz Polonus. Piękny przykład pewnego rodzaju patriotyzmu. Oto jego portret, na którym widzimy takiego właśnie artystę uczonego, ma dokument w ręku, ale to, co najważniejsze, poza jego najrozmaitszymi obrazami, które wtedy wykonał, jest właśnie dokumentacja malowideł w Domus Aurea, tym słynnym domu Nerona, który, właściwie ogromnym pałacu, który przez wieki nazywano termami Tytusa przez pomyłkę. To skomplikowana historia nazwy. I jak popatrzymy na jego właśnie pierwszą planszę z tych 60, które wykonał, one były wykonane w wersji czarno-białej i kolorowej, to zobaczymy resztki ruin term Trajana, które tam wzniesiono na ruinach Domus Aurea i wspaniałe towarzystwo. Damy, mężczyźni, gwardia papieska schodzą w dół, by oglądać malowidła. Oto miejsce, to miejsce jak wygląda dziś. Tuż obok Koloseum można później zobaczyć to miejsce, w którym Franciszek Smuglewicz rzeczywiście osiągnął rodzaj sławy międzynarodowej. Jak popatrzymy na te właśnie plansze, tych 60 plansz, które dokumentują dekoracje tego niesłychanie bogatego pałacu z czasów Nerona, które potem wszystkie zamurowano, zasypano ziemią i odkryto ponownie dopiero w wieku XV i ponownie kolejne pomieszczenia w wieku XVIII, właśnie Franciszek Smuglewicz dokonuje rejestracji tego wszystkiego. Dziś, gdy do Rzymu przyjeżdża prezydent Macron, czy jakikolwiek inny prezydent ważnego państwa na świecie, zawsze prowadza się go do Domus Aurea i pokazuje mu się rekonstrukcje wirtualne, jak te, które oto właśnie mamy na ekranie. To wszystko jest możliwe dzięki Franciszkowi Smuglewiczowi. Jego nazwisko powinno być naprawdę nazwiskiem znanym wszystkim Polakom i wszystkim mieszkańcom Italii. Franciszek Smuglewicz czeka na swoją monograficzną wystawę, ale czeka też na nią Tadeusz Kunce, zwany w Rzymie Tadeuszem Polakiem, Tadeo Polacco. Gdy idziemy do kościoła wizytek w Warszawie, w ołtarzu głównym jest jego piękne nawiedzenie. Piękne, wspaniały obraz, jeszcze w stylu rokoka. On zostanie wysłany do Rzymu pomimo niemieckiego pochodzenia przez biskupa Andrzeja Załuskiego. W tym Rzymie studiuje, potem w tym Rzymie osiądzie,
umrze w roku 1793, wykona mnóstwo malowideł w wielu kościołach, choćby w kościele świętego Stanisława w Rzymie, w polskim kościele świętego Stanisława, ale w wielu kościołach Lacjum, w kościołach Rzymu są jego malowidła, również Variccia. Popatrzmy na szczególne jego dokonanie, które znajduje się w samym sercu Rzymu. Teraz wreszcie dostępne. To jest pałac Rinuccini, który z tego powodu, że mieszkała w nim matka Napoleona, Letizia Bonaparte, czy Buonaparte, która nigdy się nie nauczyła francuskiego, pozostała Włoszką do końca życia, także w kwestii języka. Więc Letizia Bonaparte mieszkała wśród fresków Polaka w latach 1818-1836. Tu umarła. W tym wspaniałym balkonie, który do dziś jest tak słynny w Rzymie, wychodzący na Piazza Wenecja i na Via del Corso, przesiadywała godzinami wśród malowideł polskiego artysty. Oto jego wspaniały sarkofag, malowany, sceny dionizyjskie. Oto sen świętego Józefa. Można pokazać setki, dosłownie setki jego malowideł, które są właściwie w Polsce nieznane. Także Włosi znają je tylko częściowo. Artysta czeka na należne mu miejsce w historii sztuki świata. I gdy popatrzymy teraz na plejadę artystów, wielu bardzo z nich studiowało w Rzymie, choćby taki Henryk Cieszkowski, o ileż mniej znany niż Henryk Siemiradzki, albo Kanuty Rusiecki. Ileż Kanuty Rusiecki namalował obrazów Rzymu? Popatrzmy na jego widok Tybru, jeszcze nieuregulowanego, jeszcze dzikiego, który co i raz wylewał i zalewał miasto. Oto Isola Tiberina i w tle Bocca della Verità, piękny plac ze słynną okrągłą świątynią. A więc Kanuty Rusiecki, niedługo po nim pojawi się w Rzymie właśnie Henryk Cieszkowski. Przyjedzie tu w roku 1858 i wykona mnóstwo wspaniałych widoków Rzymu. Między innymi tych obszarów, gdzie są właśnie akwedukty. Akwedukty swoim magicznym duktem arkad są wszechobecne w jego obrazach, ale także kozy i owce, które, jak popatrzymy na kolejny jego obraz, obraz dokument. Obrazem dokumentem był ten Kanutego Rusieckiego pokazujący dziki Tyber, przed ujarzmieniem go w 1880 roku, a tutaj mamy teraz Via Appia bez jednej większej roślinki. Widzimy wspaniałą drogę, która z Rzymu prowadzi na południe, drogę, przy której nie rośnie żadne drzewko. Dziś, gdy tam idziemy, tych drzew jest mnóstwo. Pinie, rosną cyprysy, rosną rozmaite krzewy. W XIX wieku, w czasach, kiedy Cieszkowski maluje swój obraz, po prostu owce i kozy zjadały wszystko. Ten obraz jest fascynujący z tego powodu, że rejestruje właśnie między innymi zabytek, który jest w panoramie naszych dzisiejszych podróży po Via Appia. Wspaniały kościół Santa Maria Nuova, który dziś jest muzeum. Oto jego piękna, zgrabna sylwetka, która się wpisuje w pejzaż właśnie podrzymskich obszarów. Ale rzućmy okiem na te kozy i owce. One i dzisiaj tam przychodzą. Drzewa już są na tyle duże i krzewy, że tylko w części są w stanie zdewastować to, co tam rośnie. Więc oto malutki dokumencik, zdjęcia, krótki filmik, który zrobiłem na Via Appia, patrząc po prostu na te wielkie stado, które wypasał rzymski pasterz, tak jak to się działo również w wieku XIX. Więc Via Appia, ta Regina Viarum, czyli królowa dróg, zaczęto ją budować w 312 roku przed Chrystusem, do dziś zachowała swój starożytny charakter w wielu miejscach, jest niezwykle pociągająca, do której jeszcze za chwilę wrócimy, bo przecież tutaj powstała idea Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Ale zanim o tym powiemy, popatrzmy na między innymi obraz jednego z artystów, właśnie Henryk Cieszkowski. Jego wspaniały rodzaj pełni księżyca nad Bazyliką Watykańską i nad Zamkiem Świętego Anioła. Piękny, wspaniały widok, który jakby uzupełnia jego zachwyt nad Rzymem. Nie tylko zatem malował Via Appia, akwedukty, ale również zabytki Rzymu. Ten sam Henryk Cieszkowski. Quo Vadis. W
Wszyscy wiemy, że ta książka do dziś jest słynna na całym świecie. Codziennie właściwie wychodzi jakieś nowe wydanie. Wyszło 70 przekładów na 70 języków. Książka wyszła, pobiła wszelkie rekordy popularności, a filmy z udziałem między innymi tych słynnych aktorów, Gregory Peck w nim nie wystąpił, Audrey Hepburn, wystąpili inni słynni artyści, ale do dziś we Włoszech co roku kilka razy hollywoodzka wersja tego właściwie tej opowieści filmowej opartej na Sienkiewiczu jest pokazywana. Oto portret wspólny Henryka Sienkiewicza i Siemirackiego. To właśnie Siemiracki, najsłynniejszy polski malarz, jaki kiedykolwiek działał w Rzymie, może poza innym artystą, równie dziś we Włoszech słynnym, jakim jest Igor Mitoraj, świętej już pamięci. A więc ci dwaj panowie, wybitny pisarz, wybitny malarz, wybrali się na Via Appia. Poszli oglądać zabytki starożytnego Rzymu, katakumby, i właśnie przed tym kościołem, który Siemiracki tak oto przedstawi, Sienkiewicz wpadnie na ten genialny pomysł napisania tej niesłychanej książki. Oto współczesne zdjęcie, oto napis Quo Vadis, oto zaduma. To jest bardzo, bardzo polskie miejsce w Rzymie, a na dodatek w kościółku, zawsze trzeba tam wejść, jest pomnik Henryka Sienkiewicza. Wszyscy o tym pamiętamy do dziś. Ale bardziej niż Siemiracki, w sferę Quo Vadis wpisał się jeszcze inny polski malarz, który również uwielbiał Rzym. Tworzył w Rzymie długo, dziś jest prawie zapomniany i trochę ignorowany, a niesłusznie. Nazywał się Jan Styka. Oto dwa jego przedstawienia tej słynnej sceny. Dwie wersje tego samego wydarzenia. Oto święty Piotr ucieka z Rzymu przerażony prześladowaniami, i oto świetlisty Chrystus mu się objawia w miejscu, w którym właśnie powstał Kościół. Jedna wersja ukazuje go tylko samego z Chrystusem świetlistym na Via Appia, a druga z Nazariuszem. To jest ten chłopiec, który mu towarzyszył i który, jak czytamy Quo Vadis, przecież nie zauważył Boga Chrystusa jako Chrystusa już w tej sferze niebiańskiej, Chrystusa, który jest światłością świata. Warto wszakże pamiętać, że nie tylko pochodnie Nerona i dirka chrześcijańska, one nam przypominają tak naprawdę o tym, co się zdarzyło właściwie w atmosferze Rzymu, który Sienkiewicz opisał, i wpływ artysty na pisarza był tak naprawdę ogromny. To był wpływ zresztą wzajemny. Warto przypomnieć w tym miejscu piękny obraz Henryka Siemirackiego, który jest w Warszawie. Te dwa wizerunki spotkania na Via Appia Styki, one są w Rzymie. Trzeba ich poszukać, trzeba je znaleźć. Jeden jest przy kościele świętego Stanisława, polskim kościele w Rzymie. Ale ten obraz, pierwsze ofiary Koloseum, to jest piękny obraz w seminarium duchownym w Warszawie na ulicy Krakowskiej Przedmieście. Popatrzmy na duchową przemianę ludzi, do których przemawia któryś z uczniów Chrystusa. Któryś z uczniów, właściwie przede wszystkim świętego Pawła lub świętego Piotra. Ale w tle widzimy Koloseum, w tle widzimy również Kolosa Nerona. Nazwa Koloseum pochodzi nie od tego, że jest wielkie, ale od tego, że stał tam właśnie ten wspaniały posąg, który miał 35 czy 37 metrów. W Rzymie tworzyły także artystki. Warto przypomnieć kilka nazwisk. Oto piękny, wzruszający obraz ruin Koloseum namalowany przez Aleksandrę Potocką. Wzruszająca scena z zakonnikiem, który zanurzył się w modlitwie, głęboko ją przeżywa, patrzy na krzyż, powyżej siedzi przesympatyczny kot. Kot bywa rozmaicie interpretowany w malarstwie. Ten jest biały, jest jasnej barwy, jest kotem pozytywnym, nie ulega wątpliwości. Wnosi taki piękny element do tej właśnie pięknej religijnej sceny, a obok widzimy dwie niewiasty, które mają kwiatami wizerunek Matki Boskiej. Oto Koloseum jeszcze przed 1870 rokiem, kiedy było po prostu także miejscem, gdzie stała kaplica, gdzie byli zakonnicy, którzy się codziennie modlili i odprawiali mszę świętą. Przypomnijmy też nazwisko bardzo mało dziś pamiętanej. Ona się nazywała Maria Magdalena Jędrzejkowicz-Butowt. Piękna scena, rzadka, archeologiczna. Oto przyszły papież Medyceusz podnosi do góry odkrytą właśnie przez
Pomponiusza Letusa, antyczną wazę. Scena archeologiczna, wspaniała, czerwone szaty kardynała Giovanniego Medici i Pomponius Letus, uczony XV-wieczny w wspaniałym Rzymie. W tej opowieści nie może zabraknąć Aleksandra Gierymskiego, który zakochał się w Rzymie, który w tym Rzymie niestety nie dorobił się tak jak Henryk Siemiradzki. Henryk Siemiradzki był zamożnym człowiekiem. Zrobił karierę międzynarodową za życia, ogromną wprost. Aleksander Gierymski niestety takich możliwości nie miał, ale jakże piękne są jego wizerunki Rzymu. Popatrzmy choćby na dwa. Oto wspaniały plac, który wszyscy świetnie znamy, Piazza del Popolo, plac ludowy, byśmy to przetłumaczyli, z pięknym kościołem właśnie pod tym wezwanym, Santa Maria del Popolo, a oto coś, co znajduje się obok tego placu, dwie wspaniałe świątynki prowadzące do ogrodów Borghese. Zaduma, jakiś rodzaj takiego prawie nokturnu, wspaniała opowieść, ta pierwsza prawie puentylistyczna, nowoczesna, w duchu impresjonizmu, druga bardziej tradycyjna. Pójdźmy teraz na Forum Romanum. Forum Romanum, które tak pięknie w liście Rzymu opisał w roku 1878. Wtedy, kiedy Sienkiewicz pojechał do Rzymu po raz pierwszy w życiu, spotkał Siemiradzkiego, natknął się ideą właśnie napisania Quo Vadis. Również wtedy napisał ten piękny list, którym mówi o ruinach Forum. Mówi także o ruinach Term Caracalli i o Koloseum. I jakby w duchu tego jego opisu, wspaniałego, jedynego w swoim rodzaju, człowieka wielkiej kultury, bo przypomnijmy, Henryk Sienkiewicz studiował na Uniwersytecie Warszawskim, wtedy to się nazywała Szkoła Główna, i rzeczywiście miał głęboką wiedzę o antyku, ale także o zabytkach antycznych i jak gdyby idąc jego tropem, jeden z artystów, którzy się tam pojawią na początku XX wieku, nazywał się Felix Jabłczyński, zakochał się w tym zakątku, który widzimy na tym zdjęciu, w tym zakątku w Forum Romanum. Oto widzimy kolumnę Fokasa, oto widzimy na zdjęciu łuk Septimiusza Severa i kościół Santi Martina e Luca, kościół artystów. Kościół związany z Akademia di San Luca. Proszę popatrzeć, jak pięknie malował go w rozmaitych wersjach i rozmaitych technikach, także graficznych, właśnie Felix Jabłczyński. Oto nokturn, oto przedstawienie jeszcze jednego nokturnu z lampą i wreszcie taka impresjonistyczna wizja. Kościół jest jakby światłością. Wspaniałe kolory, które tu rozbłyskają i każą nam po prostu zachwycać się wizją. Artysta prawdopodobnie uszczęśliwiony zakończył próby pokazywania tego zakątka właśnie Forum Romanum tym właśnie wyobrażeniem. I patrząc teraz na kolejne dzieła, choćby na łuk Tytusa, przypomnijmy, on był tylko częściowo zachowany, został zrekonstruowany w dużym stopniu, tak go ukazał właśnie w świetle zachodzącego słońca ten sam artysta, Felix Jabłczyński. Pokazujemy ten obraz dlatego, czy tą rycinę dlatego, że jednocześnie wspomniany już Ludomir Ślędziński, kiedy chciał uhonorować swoją żonę, namalował ją w takim wspaniałym łuku z widokiem na Forum Romanum. Jak się przyjrzymy, dostrzeżemy i łuk Tytusa, i zakonników, i księży, którzy przychodzą podziwiać to wspaniałe pole ruin. Ludomir Ślędziński zakochał się w Rzymie. Ukazywał ten Rzym przy rozmaitych okazjach, ale najpiękniej może widok na Forum Romanum, na świątynię Romy i Wenus, na także gmachy, które już nie istnieją, namalował Julian Fałat. Fałat był w Rzymie, nawet opisał ten fakt w swoim pamiętniku. O tym obrazie nie pisze. Jest w prywatnych zbiorach. Popatrzmy, jak wspaniała jest atmosfera tego właśnie tej akwareli. Błękit nieba, wspaniałe zabytki i coś niezwykle ciekawego. Mówiliśmy, że te obrazy artystów polskich mają charakter dokumentu. Tak jest w przypadku Kanutego Rusieckiego, tak jest w przypadku tego właśnie obrazu Cieszkowskiego na
tej Via Appia pozbawionej kompletnie drzew. A teraz oto popatrzmy, widzimy tutaj na obrazie naszego artysty Juliana Fałata kościół, który się nazywał Santa Maria della Liberatrice. Został rozebrany w 1900 roku i dzięki Fałatowi, ale także dzięki innym obrazom, oto jeden z nich, wiemy jak ten kościół wyglądał, który opisał Henryk Sienkiewicz Bez dogmatu. To jest przepiękna historia, wspaniała, jedyna w swoim rodzaju, rodzaj jakby zachowania w kadrze czegoś, co przepadło i coś, co pozwoliło jednocześnie po rozebraniu tej świątyni odkryć inną świątynię, Santa Maria Antiqua. Na koniec wróćmy na Via Appia. Oto w taki trochę mglisty dzień, po deszczu, wspaniała nawierzchnia Via Appia, resztki zabytków, które się zachowały, bo większość z nich, tych oryginałów, została przeniesiona oczywiście do muzeów rzymskich. I idąc tą właśnie wspaniałą drogą w kierunku Neapolu, po tym starożytnym bruku, trafiamy na willę, którą pięknie uwiecznił kolejny polski artysta, nazywał się Felicjan Kowarski. To jest właśnie ta willa, zbudowana z resztek, ułamków rzeźb, sarkofagów, mozaik, piękna willa, w niedalekiej odległości stosunkowo od słynnego cyrku, który tam się znajduje, Maksencjusza i słynnej budowli, którą znamy jako Cecilia Metella. A więc polski Rzym, tych obrazów jest bardzo wiele. Przywołaliśmy tylko ich wybór. I na koniec może powiedzmy o takim małym odkryciu. Pomimo, że napisałem przed kilku laty we współpracy z kilkoma kolegami książkę o Quo Vadis, o oddziaływaniu tego dzieła na literaturę światową i filmy, które na bazie tej książki powstały. Dopiero niedawno udało mi się znaleźć tekst, który właściwie nie pozostawia wątpliwości, że ta najbardziej rzymska polska powieść, jaka istnieje, nawet ta najbardziej niezwykła scena w tej książce, kiedy Ursus powstrzymuje byka, właściwie inaczej, łamie mu kark, ona ma swoje źródło w czymś, co się w Rzymie zdarzyło. Sienkiewicz musiał tą historię znać. Człowiek nazywał się Słuszka, żył w czasach Jana III Sobieskiego i mamy ze źródeł pisanych pewnych informacje, że rozwścieczony byk wypadł na ulicę Rzymu i próbował zaatakować grupę kobiet i dziewcząt, które przechodziły. I wtedy Słuszka, człowiek niezwykle silny, naprawdę chwycił tego byka za rogi, wprawdzie nie złamał mu karku, ale na rzymskiej ulicy tego byka powstrzymał tak długo, aż kobiety i dziewczęta mogły się schować. Rzymska opowieść na rzymskiej ulicy, która dostarczyła inspiracji do jedynego w swoim rodzaju portretu starożytnego Rzymu, jakim jest Quo Vadis. Do Rzymu warto się wyprawiać polskimi ścieżkami, jest ich wiele, je trzeba odkryć, a tych wszystkich malarzy poza może Henrykiem Siemiradzkim trzeba wypromować, trzeba o nich mówić, bo ukazują ten Rzym w sposób, czy ukazywali ten Rzym w sposób jedyny w swoim rodzaju, ciekawy, wart zapamiętania, wart pielęgnowania pamięci.